Kochani, ruszamy w drogę. Zobaczcie, mamcia już ostatnie machanko do nas. Bramy się zamykają. Czas w trasę. Jedziemy z Gutkiem do Władysławowa. Dawaj piątkę. Jest nie ciemna noc. Wyjeżdżamy właściwie jeszcze bladym świtem. Trzymaj się, mamcia. Dostajemy duże serduszko na drogę. Boziu, prowadź szczęśliwie. Jeszcze tylko rzut okiem, zanim na asfalt wyjedziemy. Kochani, według nawigacji 626 km taką trasę znalazłem. Miało być koło 700, coś tam troszeczkę poszperaliśmy, mamy krótszą trasę. Oby nie przez jakieś lasy. Nie, wygląda na normalne drogi. Także 7,5 godziny drogi przed nami, kochani, także jak będzie coś ładnego na trasie, na pewno się odezwiemy, na pewno powiemy. Jak twoje samopoczucie, Guciu? Śpiący. Śpiący, super. I sobie śpi. Przed tobą ciężki tydzień pracy, przy okazji świetna zabawa. Przypominam, ruszamy, kochani, do Cetniewa. Cetniewo jest we Władysławowie, tam przy samym skręcie na Cypel, na Hel, za Gdańskiem, Gdynią, Sopotem, za Trójmiastem. Tam jest Hel? Tam jest Hel, no. Zobaczymy, Gutku, Boże, będzie nam dane pospacerować troszkę razem nad morzem, zobaczymy w ogóle, o której dojedziemy, jak się będzie to układać. Słuchajcie, no pogodę skręć mamy na... Skręć w lewo, następnie okay. Skręć w lewo. Dobra, pogodę mamy, kochani, taką sobie na wyjazd, na drogę. Widzę, jest wiecznie, pada deszczyk, także będziemy pomalutku jechać, bezpieczeństwo przede wszystkim. Także, kochani, no będę gasił kamerkę, dlatego że wyjeżdżamy spod naszego domku, z Kruszyńskiej Areny. Za momencik włączę się już do normalnego ruchu, także myślę, że z trasy się do was odezwiemy. Nie, Gucio? Coś będzie fajnego. A teraz Gutek idzie spać, a ja się skupiam na drodze. Przed nami fajna wyprawa. Pozdrawiamy was serdecznie. Zresztą zobaczcie, jeszcze tu kawałeczek specjalnie jadę, bo tu jest tak już świątecznie. Już się pojawiły pierwsze... Och, już mamcia za nami tęskni. Jeszcze dobrze nie wyjechaliśmy. Jeszcze dobrze nie wyjechaliśmy. Gutek oczywiście, kochani, dzwonki na świątecznie. No nic, rozłączam się. Trzymajcie się cieplutko jeszcze raz. Do zobaczenia. No, kochani, z wielkim sentymentem włączam kamerę. Jesteśmy w Gnieźnie. Pozdrawiamy serdecznie całe Gniezno. Jak pamiętacie, byliśmy tu kiedyś z kamerką. Tam już widać katedrę. Słuchajcie, bądźcie spokojni. Jadę bardzo bezpiecznie. Wiozę najważniejszych na świecie ludzi. FC Szabełków. Oczywiście żartuję, kochani, kamera sobie na podszybiu leży. Natomiast tam przy krzywie lekko, nie wiem czy widzicie, tam jest katedra. Tak, tu jest skręt na prawo na Wrześnie. Także no przed nami jeszcze kawał drogi, kochani. Tak, wieżę katedry widzieliście. Pozdrawiamy, słuchajcie, wszystkich naszych przyjaciół z Gniezna. Pamiętacie, kiedyś tutaj z kamerką bawiliśmy się, graliśmy na obiektach tutaj po prawej stronie. To było naprawdę wspaniała przygoda. Zdaje się, że to było 2 lata temu. Guciu jeszcze cały czas, kochani, śpi. Jedziemy w tym momencie ponad 3 godzinki. Wiele fajnych, wspaniałych wspomnień mamy tutaj z Gniezna. Także pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie wszystkich z tej okolicy. Tu po prawej stronie, pamiętam, mieliśmy okazję popływać, pokąpać się. Tam, kochani, myśmy tu nocowali wtedy. Ci z was, którzy nie oglądali, zapraszamy na kanale. Wpiszcie sobie Gniezno. Zobaczycie, jak my z kamerką tu w tej okolicy byliśmy na Orlikach. Taka wyprawa była w Polsce. Może się uda w tym roku jeszcze na taką wyprawę pojechać. Także, myślę, że może się, kochani, udać. Także ja wracam z powrotem do samochodu. Będziemy zaraz tankować paliwo, także trzymajcie się cieplutko jeszcze raz. Pozdrawiam, migawka z Gniezna. Do zobaczenia. Jesteśmy zatankowani tutaj po prawej stronie. Zobaczcie, jest właśnie ośrodek, Gutek śpi. Tutaj mieliśmy okazję sobie popływać, pokąpać się, kochani, w Gnieźnie. To naprawdę były wspaniałe wakacje. Osiedle Orła Białego. Pozdrawiamy, jak mówię, Gniezno, całą okolicę. Dzisiaj, kochani, nie wiem czy wiecie, ale tutaj
Zagłębie Lubin rozgrywa dzisiaj swój mecz z Lechem Poznań tutaj w stolicy Wielkopolski. No, będzie to fajny pojedynek. Lech idzie ostro do góry. Będę to śledził, kochani, na internecie, ale już myślę z nadmorza, z Władysławowa. Myślę być nad morzem, kochani, na miejscu około 12-13, także rozłączam się, skupiam się na drodze, kochani. Do zobaczenia. Kutek cały czas jeszcze śpi. Niech śpi, kochani, bo przed nim ciężki tydzień wspaniałej pracy. Trzymajcie się. Kochani, mam już operatora, przebudził mi się Gutek. Zobaczcie, galeria handlowa, jesteśmy akurat w Bydgoszczy, ale pięknie tutaj. Czekajcie, zdaje się, że co mam robić? Jechać prosto. Zobacz, jaki ten mostek piękny. Pytałeś o ten most, zobacz. Ślicznie tutaj. Słuchajcie, no w tej części Bydgoszczy jeszcze nie byliśmy, ale przypominam, że 2 lata temu byliśmy w Bydgoszczy na Orlikach. Na Orliku spotkaliśmy się, kochani, z naszymi przyjaciółmi z Polonii Bydgoszcz, kibicami, z naszymi przyjaciółmi z Zetki. Serdecznie Was, kochani, pozdrawiamy. Cieszymy się, że mamy przyjemność lecieć przez Wasze miasto. No szkoda, że nie możemy gdzieś się tu zatrzymać na meczyku. Jest weekend. Nie wiem, czy dzisiaj Zetka gra u siebie, czy na wyjeździe. Natomiast no, przed nami jeszcze, pokaż nam, Igutku, przed nami jeszcze 220 km, kochani, także jeszcze kawał drogi. Patrz, tam jakaś woda ładna, hala Łucznika, tak? O, no fajna. Świetnie, nie? Słuchajcie, ja za 500 metrów będę skręcał w lewo. Nie wiem, czy czasami nie będziemy przejeżdżać koło stadionu Zetki, bo my się kierujemy teraz, kochani, na kierunek Gdańsk, a zdaje się, że stadion Zetki jest przy ulicy Gdańskiej. Ja nie jestem pewien, czy Gdańsk to jest, czy ulica Gdańska to właśnie dlatego, że wylot na Gdańsk. No, tak logika mi podpowiada, ale czy tak jest, to się okaże. Jeżeli by tak było, to jeszcze Wam kamerkę włączymy. Także pokaż mnie troszkę tutaj do naszych widzów. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko. My jesteśmy w trakcie misji Władysławowo. Trzymajcie kciuki. Kochani, chyba już wyskakujemy z Bydgoszczy, także nie dane nam było przejechać koło stadionu Zetki, ale jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiamy, kochani, przed nami 216 km do mety. Pamiętajcie, misja Władysławowo. Pogoda jest taka, może nie najgorsza, nie najlepsza, no jest troszkę mokro, także nie spieszymy się, jedziemy pomalutku. Jestem mocno skupiony na drodze, także za wiele nie będę się z Wami teraz kontaktował. Pozdrawiamy cieplutko z trasy, trzymajcie się, pa. Kochani, witam Was za szabłowozu jeszcze raz. Do mety mamy jeszcze, no, 170 km, ale to już jest nasza 5. godzina drogi. Gucio 4 przespał, także ma power. Nie wiem, czy dziś będziecie mieć jakieś zajęcia, Gutek, czy nie, ale myślę, że chyba jakieś zajęcia będą. W każdym bądź razie, kochani, droga zaczął się troszkę większy ruch, więcej aut się pojawiło, dlatego troszkę uspokoiliśmy prędkość. Jedziemy teraz sobie spokojnie do Gdańska, ale Gutek ma dla Was niespodziankę. W związku z tym, że ja jestem bardzo skupiony na drodze i jadę drogą, a myśmy zabrali parę sztuk, kochani, takich zabawek ze sobą. To jest akurat brawo, przeczytaj, Gutku, z jakiego miesiąca? Jaki to jest numer? Możesz pokazać kamerką, od razu widzą. 10, czyli październikowe. 10, 24 listopad 2015. Słuchajcie, zobaczcie, ile to brawo czekało na unboxing. My mamy takie 2, w związku z tym zrobimy z Gutkiem pojedynek. Będziemy szukać karty, która ma najwyższy wskaźnik. Kuciu, na tatę pokazuj, jak rozpakowujesz. Będziemy szukać karty, która ma najwyższy współczynnik. Jak jest w match atak, Gutku? Oddzielnie atak, oddzielnie... Tak, będziemy dodawać. Nie ma 2 na raz, czyli trzeba będzie dodawać, tak? No. To będziemy szukać najmocniejszej karty. Coś tutaj do mnie Nawi mówiła. Jedziemy z Janosikiem. Janosik mówił, że 14 km prosto. Czyli ja sobie spokojniutko jadę, a Gutek w tym momencie będzie dla Was robił, kochani, unboxing. Przypominam, że w tych brawo, kochani, były właśnie karty limitowane Ronaldo srebrne. Odkładam tutaj. Ja, Gutku, jakby w filmie nie biorę udziału, dlatego że bezpieczeństwo, kochani, przede wszystkim. Jestem bardzo odpowiedzialnym facetem, spoko. Guteczku, możesz sobie zrobić tutaj na półeczce, położyć kamerkę. Słuchajcie, widzowie, nie wiem, co będziecie widzieć, bo duży bajzel w naszym szabłowozie. O, i teraz chyba będziecie widzieć
Tu sobie obróć to gutku i wtedy będziesz widział, co widzowie widzą. Zobacz, jak się oprzesz, oprzyj się, ja ci powiem, czy cię widzą. Nie, już ci zaraz ustawię ci kamerkę. Nieważne, usiądź normalnie. Usiądź normalnie. Czyli w takim razie, żeby widzowie widzieli, to kamerka musi być tak. I teraz widać twoją buźkę? Widać. No to na wysokości buźki, słuchajcie, macie fajny unboxing w szabłowozie. Ja oczywiście jestem skupiony, także Guciu, dla naszych widzów i dla mnie bardzo proszę o informację, co ty tam takiego ciekawego wytargałeś, dobra?